Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części chciałem zająć się tematem, który jest być może już wielu z Was znany, a który dotyczy trochę bardziej zaawansowanych funkcji Blendera, a konkretnie driverami. Zobaczmy, czym są drivery i do czego mogą nam się przydać. Ogólnie rzecz biorąc, driver jest to pewna funkcja i ta funkcja może zmieniać pewne parametry. Wiem, że to brzmi jak jakiś kosmos, zwłaszcza dla tych, którzy nie za bardzo lubią matematykę, ale jeżeli się przyjrzymy na przykład tej sytuacji, którą tutaj mam, czyli tej smutnej kostce w próżni, na siatce, to taką kostkę mogę przesuwać używając suwaków określających jej położenie. Tutaj mam location wyrażone przez x, y i z. I teraz location to jest inaczej położenie kostki. Jeżeli przesunę x na przykład suwając tym suwakiem, to będę zmieniał położenie x, albo położenie z-owe, albo y-owe. Nie jest to chyba zaskoczenie dla nikogo, ale te parametry mogą być zmieniane przeze mnie w dowolny sposób. I to jest właśnie ważne. Dowolny sposób, ponieważ one są od niczego niezależne. W przypadku driverów będzie inaczej. Jeżeli dodam tutaj driver poprzez prawe kliknięcie i wybranie opcji Add Drivers, w tym momencie te pola zamieniają się na fioletowe i od tej chwili ich położenie, czy też wartości położenia tej kostki są zależne od drivera, czyli od tej magicznej funkcji, o której jeszcze dobrze nic nie wiemy. Teraz, jeżeli będę próbował przesunąć kostkę, to nie zadziała. Naciskam tutaj myszkę na wszystkich trzech strzałkach manipulatora i ona się nie przesuwa w żadną stronę. Nawet jeżeli pokręcę suwakami, również nie obserwuję przesunięcia, mimo tego, że zmiana parametru następuje, ale gdy puszczę mysz, on wraca do standardowej wartości. Pojawia się także komunikat, że nie można edytować wartości, która jest sterowana driverem i żeby sprawdzić w graf edytorze, o co chodzi. Zaraz tam zajrzymy. Natomiast teraz, aby usunąć taki driver, mogę kliknąć prawym klawiszem i wybrać polecenie Delete Drivers. W tym momencie driver znika, tak jakby go nigdy nie było. Mogę także dodać driver naciskając klawisz D. Naciskam D i natychmiast dodały się drivery. Klawisz Alt D usuwa te drivery. Mogę także dodać pojedynczy driver, klikając prawym klawiszem w wybrany parametr tutaj, na przykład w Z, a później wybrać polecenie Add Single Driver. W tym momencie driver dodaje się tylko do jednej wartości i podobnie jak poprzednio, nie mogę tej wartości zmienić ręcznie. Zobaczmy teraz, jak te drivery działają i jak są zrobione, gdzie one w ogóle są. Otóż, żeby znaleźć drivery, muszę przede wszystkim rozciągnąć sobie okno na, powiedzmy sobie, taki obszar i kliknąć w panel zmiany widoku, to jest takie menu, wybieram sobie Graph Editor i tutaj nic nie ma. Ale to jest tylko taka pozorna zmyłka, ponieważ muszę wybrać sobie z tej listy rozwinięte na dole polecenie Drivers. I wtedy okazuje się, że znajduję coś, co wygląda jak zwykła funkcja liniowa, o której też jeszcze nic nie wiemy, nie będę o niej dzisiaj mówił, ale mam także tutaj listę driverów. W tym panelu będzie widać wszystkie drivery, które mam na scenie i każdy z nich mogę osobno kliknąć i go zaznaczyć. Ustawienia takiego drivera ukryte są w panelu dostępnym pod klawiszem N. Mogę też kliknąć na ten plusik tutaj, aby otworzyć panel. To jest taki sam panel własności jak w widoku 3D i działa, czy też otwiera się dokładnie tak samo. Jeżeli zwinę wszystkie te podpanele, które tutaj są, znajdę taki panel, który nazywa się Drivers. No i ten panel będzie mi służył teraz za, powiedzmy sobie, temat. I teraz w tym panelu widzę przede wszystkim guzik o nazwie Update Dependencies, to jest odświeżenie zależności. Na razie nie będzie nam potrzebny. Oczywiście jest Remove Driver, jeżeli chciałbym go usunąć, działa podobnie jak usuwanie w tym miejscu. A potem jest typ drivera. Tych typów drivera jest kilka. Jeżeli rozwinę sobie to menu, to zobaczę pewnie dość skomplikowane wartości, nieznane nam nazwy, ale tak naprawdę są tylko dwa rodzaje driverów. Jeden z tych rodzajów, podstawowy, domyślny, to jest Scripted Expression. Teraz to oskryptowane wyrażenie, bo tak należy to rozumieć, to jest jeden typ, a pozostałe typy to są właśnie te wszystkie inne i one są w zasadzie bardzo do siebie podobne, robią dokładnie to samo, prawie że. I teraz to Scripted Expression to jest coś takiego, co pozwala nam wpisać pewną wartość w to pole edycji, które tutaj mam. Jeżeli będę tu wpisywał jakąś wartość, to ta wartość zostanie nadana również wartości drivera. A więc jeżeli wpiszę 1, to w tym momencie driver ma wartość 1, a jednocześnie położenie kostki na Z również wynosi 1, a więc kostka przesunęła się o jedną jednostkę w siatce. Jeżeli wpiszę 2, to będę miał wartość 2 i kostka jest wyżej. Działa to dokładnie w taki sposób. Teraz proszę zwrócić uwagę na to, że mogę tutaj nie tylko wpisywać dowolną wartość liczbową, ale mogę również wykonywać tutaj działania matematyczne, na przykład 2 albo 3 minus 2.5, czyli odejmuję od 3 2,5.
Łatwo powiedzieć, co zostanie. Jeżeli ktoś nie wie, to już na wynik. Wychodzi z tego 0,5. Tak samo tutaj widzę driver value, to jest 0,5. I widzę tą wartość dlatego, że mam włączony checkbox o nazwie show debug info. Jeżeli go wyłączę, to nie widzę tej wartości tutaj. To jest po prostu wartość pomocnicza, która pozwala mi się zorientować, jaka jest aktualna wartość drivera, niezależnie od wpisanych tutaj wyrażeń. Mogę także pomnożyć te 2,5 przez 2 na przykład, uzyskując 5 i wtedy wartość drivera wynosi po prostu minus 2. Zgodnie z matematyką, którą znamy wszyscy ze szkoły podstawowej, a może nawet z przedszkola. Teraz to, co mamy następnego w tym driverze, to jest pewnego rodzaju panel, który znajduje się pod guzikiem Add Variable, czyli dodaj wartość, dodaj zmienną. Ten panel, który jest tutaj, mogę sobie wyczyścić, usuwając go i wtedy nie będę miał żadnej wartości zmiennej w driverze, ale mogę dodać sobie taką pojedynczą wartość i tę wartość mogę tutaj sobie wpisać. Ta wartość może mieć nazwę na przykład ZZZ. Nazywam sobie te wartości tak, jak mi się podoba. Natomiast, aby ta wartość miała jakąkolwiek sensowną nazwę, znaczy jakąkolwiek sensowną wartość, to muszę tę wartość określić i określam ją na podstawie tego, co będę wprowadzał w tych polach tutaj. Na razie ta wartość to jest tylko single property, czyli pojedyncza wartość jakiegoś pewnego parametru. Zamiast tego mogę wybrać inne wartości, na przykład odległość. Odległość od kamery albo pomiędzy dwoma obiektami. Wygląda to w ten sposób, że wybieram sobie dwa różne obiekty i w przestrzeni świata, czyli w naszej scenie, mogę mieć wyliczoną odległość. Ale mogę także wybrać sobie na przykład różnicę rotacji. To jest tak samo jak z odległością, liczy mi się to w kątach albo w radianach. Mogę także wybrać sobie transform channel. I skorzystam teraz właśnie z tego, to wydaje się takie dosyć enigmatyczne. Teraz, aby pokazać, jak działa ten driver, to musiałbym po prostu kliknąć w ten zakraplacz i wybrać sobie jakiś obiekt, na przykład kostkę. Klik, zrobiłem to. No i teraz kostka stała w miejscu, które miało współrzędne minus 2. No i teraz w zasadzie dalej tak stoi, nic się nie zmieniło. Aby sprawdzić, jaką będzie miała wartość wtedy, kiedy wartość ZZZ wpiszę tutaj, trzeba ją tutaj wpisać. I od tej pory widzę, że ta wartość ZZZ miała tak naprawdę wartość 0. To jest taki zapętlony trochę przypadek, ale możemy zrozumieć to tak. Na początku kostka miała współrzędną Z równą 0. Tę współrzędną wpisałem sobie w ten transform channel, zapamiętałem jako tą zmienną ZZZ i wpisałem ją do wartości drivera ponownie. A więc nic się tak naprawdę nie zmieniło. Jak było 0, tak jest 0. Prawdziwą zmianę można zaobserwować wtedy, kiedy będę miał jakiś inny obiekt, na przykład kulkę. Jeżeli dodam kulkę, to osoby, które mają problemy z widzeniem, będą mogły te obiekty łatwo odróżnić. I teraz zobaczmy, co będzie, jeżeli zamiast tego cube'a tutaj wybiorę sobie kulkę, czyli inny obiekt. Klik. Proszę zobaczyć, że teraz w zasadzie stało się coś dziwnego. Ten klocek przesunął się do położenia minus 3, mimo tego, że wcześniej stało w położeniu 0. Teraz dlaczego? Jeżeli się przyjrzymy, to ta kulka stoi w położeniu minus 3, 0, 0. Jej współrzędna x, czyli przesunięcie w osi tej czerwonej, wynosi minus 3. Minus 3 jednostki. I dokładnie takie przesunięcie zostało nadane kostce, ale już w osi z. Działa to w ten sposób, że informacja z kulki, czyli z tego sphere, jest kopiowana do współrzędnej x location, czyli do jej położenia x-owego, a czyli to położenie x-owe wyciągam i zapisuję do zmiennej ZZZ. A później tą zmienną z położeniem kulki na osi X wpisuję jako położenie Z mojego klocka. Być może tłumaczę to w sposób dosyć zawiły, ale jeżeli zobaczycie teraz, jak to działa, to przypuszczam, że stanie się to całkiem jasne. Proszę zobaczyć. Mam tu zaznaczoną kulkę. Jeżeli będę ją przesuwał w lewo, to jej położenie X-owe będzie coraz bardziej ujemne. To będzie coraz większy minus. I w tym momencie driver będzie przepisywał to położenie na coraz większy minus na osi Z dla naszej kostki. To są dokładnie te same wartości. Jest Z minus 6 coś tam i kulka ma X minus 6 coś tam. A więc tak naprawdę odbywa się kopiowanie położenia na czerwonej osi do niebieskiej osi na kostce. I to robi driver. I robi to automatycznie w każdej chwili, kiedy zmienia jakąś geometrię na scenie albo w każdej klatce animacji. W pewnych momentach nie będzie się to automatycznie aktualizowało i wtedy pomoże nam ten przycisk Update Dependencies. Mogę zrobić tu jeszcze parę innych rzeczy. Mogę na przykład wybrać sobie inny kanał transformacji niż X. Jeżeli chciałbym, aby położenie Z kulki było przepisane na położenie Z kostki, to wybieram sobie z typu tych danych na przykład coś takiego jak Z rotation. Przepraszam, Z location, co ja plotę. Więc jeżeli teraz wezmę sobie na przykład przesunę kulkę w osi Z, to kostka elegancko za tą kulką podąża i nie muszę nic więcej z nią robić. Ona będzie zawsze ustawiona na takiej samej wartości Z, przynajmniej w tej konfiguracji drivera.
To oczywiście można również zmieniać. Mogę także zrobić inaczej, jeżeli zrobię sobie coś takiego, że włączę tutaj wireframe, tak żeby było widać tą kulkę trochę lepiej, ale nie widać wtedy kostki, więc może jednak wrócę do normalnych ustawień, a dla kulki, włączę sobie widok siatki. O, to teraz będzie trochę lepiej widać, jak ona się kręci. To mogę zamienić na przykład rotację tej kulki, w kostce na przesuwanie się w X. Gdybym chciał, żeby to było przesuwanie się w X, a nie w osi Z, to oczywiście muszę dodać driver do X tutaj w kostce, a więc dodaję sobie pojedynczy driver do X. Teraz ten driver tutaj muszę kliknąć, aby był zaznaczony i w ustawieniach tego drivera muszę skopiować położenie rotacji, czyli rotację tej kulki w osi Y na położenie X-owe. To jest coś takiego jak na przykład constraint stąd, o tutaj, które nazywa się transformation. Dokładnie tak samo działa. Driver pozwala na znacznie więcej niż taki constraint. A więc zróbmy to. Chciałbym teraz, żeby położenie x-owe kostki zmieniało się tak jak rotacja na y-ku kulki. Rotacja na y-ku to jest właśnie ta rotacja tutaj. Proszę zobaczyć, jak wygląda teraz rotacja. Tu widzę, mam nadzieję, że widać w tym panelu, że kręciłem teraz w osi y. A więc dla kostki dodaję sobie wartość, ona nazywa się var, mogę ją tutaj wpisać i ustawiam sobie, żeby ta wartość dotyczyła kulki, wybierając kulkę. I teraz jest skopiowane położenie x-owe tej kulki na położenie x-owe kostki, dlatego kostka przesunęła się do tego samego miejsca. Ale ja zamiast tego wybiorę sobie coś takiego jak y-rotation. I jeżeli teraz będę kręcił tą kulką, to kostka będzie się spokojnie przesuwała w osi X. A więc zamieniłem rotację jednego obiektu na przesuwanie się, na translację drugiego obiektu. No i to jest właśnie działanie drivera. Dodatkowo nie zapominamy, że mamy przecież również driver na oś Z nałożony, który będzie kopiował sobie położenie Z mojej kulki. A więc mogę dodatkowo jeszcze ruszać kulką i kostka będzie spokojnie sobie ruszała się tak samo. Tak właśnie działają drivery i po tym prostym wstępie, takim teoretyczno-praktycznym, myślę, że mogę Was z tym zostawić w celu robienia własnych eksperymentów, a później w następnych częściach wyjaśnię więcej, co jeszcze można z tym zrobić. Dziękuję za uwagę i do ponownego spotkania.